dalej wylądowaliśmy na wodzie. Norman Zezula, Kanadyjkarz Zawiszy Bydgoszcz i Krzysztof Sobiś, informatyk, jeśli dobrze się orientuję, ale na co dzień zajmujący się zupełnie czym innym, a czym to zaraz będziemy mówić. Norman Zezula, przede wszystkim gratulacje z powodu zdobycia tytułu Mistrza Świata. Dziękuję bardzo. Kanadyjkarz wspólnie ze swoim partnerem z Łodzi wygraliście. Tak, co partner robi, Aleksander? W tej chwili jest na obozie przygotowawczym do Mistrza Świata Seniorów. A dlaczego ty nie jesteś na obozie? Bo jestem jeszcze, no w sumie mam jeszcze czas, jestem trochę za młody, nie? Tam byłem brany pod uwagę do czwórki kanadyjkowej, ale tam nie przypasowałem i po prostu jest inny kolega mój. Aleksander Kitewski i Norman Zezula, proszę Państwa, zdobyli tytuł Mistrzów Świata, ale to nie jedyne sukcesy wasze, bo w tym roku to był taki worek z medalami się chyba rozwiązał, jak to się mówi. No to powiedz troszeczkę o tych medalach. Jeszcze były racice czeskie. Tak, 3 tygodnie wcześniej były racice, gdzie mieliśmy brązowy medal na 1000 metrów, na dystansie olimpijskim 1000 metrów jest. I zdaje się, że na Mistrzostwach Świata się powtarzali właśnie rywale, prawda? Tak, tak. Czyli raz byliście za nimi, a raz przed nimi. No, tak. No właśnie, chyba z tego, co słyszę, widzimy zdjęcia z tych zawodów. I jeszcze Mistrzostwa Polski, no to dla was już zupełna normalka. No, tylko musieliśmy po prostu wystartować, nie? Bo byliśmy w okresie przygotowawczym do Mistrzostw Świata, a po prostu po drodze były Mistrzostwa Polski. Tam też moim koledze bardzo dobrze poszło, bo 3 złote medale. Ja tam miałem na 200 metrów brązowy medal i na dwójce wygraliśmy. Normalnie, pytanie, czy ty wiesz, co to jest tutaj przed nami, to tutaj, to urządzenie? Tak, SUP. Co to jest? SUP? Tak, pływałem nawet na takich. SUP, dobrze, ty pływałeś. Dobrze. SUP, a specjalistą od SUP jest Krzysztof Sobiś. Co to jest SUP? SUP to jest tak zwana deska z wiosłem, tak przynajmniej potocznie w Polsce się to nazywa. Jest to, można powiedzieć, taka alternatywa dla kajaka. W kajaku, że tak powiem, możemy podróżować na siedząco. Tutaj jest troszeczkę więcej możliwości, można i na siedząco, i na klęcząco, ale i na stojąco. Angielska nazwa stand-up paddling, czyli, tak, na stojąco, wiosły na stojąco. No tutaj nie mamy możliwości, żeby wiosłować, ale z pewnością widzieli Państwo, bądź za chwilę zobaczą, jak się to robi. To jest deska, ale deska pompowana. Tak, to jest akurat deska pneumatyczna. Mamy dwie konstrukcje. Deski pneumatyczne albo deski sztywne. Deska akurat pneumatyczna jest o tyle lepsza, że można z niej spuścić powietrze i schować do takiego plecaka, jaki mamy tutaj obok postawiony. I można jechać tramwajem, autobusem? Tak, można jechać nawet rowerem gdzieś na rzekę, przypiąć rower sobie na czyli w takim blokadą. Plecaku mieści się w całości? Tak. Tutaj wiosła mamy, też z tego co wiem, są składane. Tak, zgadza się. Tutaj akurat w plecaku mamy 3-częściowe wiosło, które bez problemu się mieści do niego. Są też wiosła 2-częściowe albo 1-częściowe, no to już w zależności od tego, że tak powiem, kto co potrzebuje. Tak? No to generalne pytanie, po co? Po co? Bo przecież mamy Kanadyjki, mamy kajaki, mamy łodzie wiosłowe. Można sobie albo zawodniczo uprawiać dyscyplinę, albo rekreacyjnie. A tu mamy coś, co jest chyba młodą dyscypliną w Polsce. Z tego co wiem, w Bydgoszczy od kilku lat to propagujesz. Tak, w Bydgoszczy od 5 lat się w Polsce tym zajmuje, pewnie no. Trochę dłużej, a tak generalnie to nie wiem, 15-20 lat? Myślę, że nawet więcej. Generalnie to się wszystko chyba w Stanach Zjednoczonych zaczęło. Ale Stany zostawmy, odpowiedzmy na pytanie po co. Po co? Jeśli chodzi o mnie, to dla mnie to jest idealna odskocznia na przykład od mojego informatycznego świata zawodowego. No tak, godziny spędzone przy monitorze. Dokładnie, przy doszedłem komputerze. Do wniosku, że szkoda mi po prostu życia na to, żeby je spędzać przed monitorem komputera. I to jest dla mnie idealna odskocznia właśnie w sezonie letnim przede wszystkim. Druga sprawa, obcowanie z naturą, a nie z urządzeniami, że tak powiem, technicznymi. I trzecia sprawa, mi na przykład bardzo dużą satysfakcję sprawia przekazywanie wiedzy, czyli w jaki sposób pływać na takiej deseczce, w jaki no tutaj sposób trudno by nam było w paru zdaniach opowiedzieć, jak korzystać, ale to zapytam Normana, jak korzystać z tego, bo wy raczej klęczycie w kanadyjkach, tutaj się stoi. Powiedz mi, trudno się zorientować, jak płynąć tym urządzeniem? Nie, jest to zbyt skomplikowane. No, kwestia utrzymania równowagi. No właśnie, ale zdaje się, że trudniej jest utrzymać w kanadyjce bądź w kajaku równowagę. No trudniej jest, na pewno dużo węższy jest kajak czy kanadyjka, nie? I tam też klęczymy, no nie jest taka, to pozycja nie jest taka przyjemna, nie? Jakie są twoje wrażenia z tego spływania takim sprzętem?
No jest trochę zabawy z tym. Można się pobawić dużo, bo my to bardziej dla zabawy, do... nie mamy czasu na tyle, żeby coś tam potrenować na tym, tylko bardziej dla zabawy jesteśmy, żeby właśnie sobie odskoczyć od tych Kanadyjek i tak dalej. No to też. I to też można rywalizować? Są zawody? Tak, jak najbardziej. W Polsce coraz więcej tych zawodów jest organizowanych. W tym sezonie z grubsza licząc 15-20 takich zawodów już, że tak powiem, się odbyło, czy ma się jeszcze odbyć w tym sezonie letnim. I to w różnych miejscach. I na rzekach, na przykład na Warcie można takie zawody zrobić, czy u nas na Brdzie. Zresztą też przy okazji steru na Bydgoszcz robiliśmy takie zawody tutaj dla naszych mieszkańców. Na wodzie stojącej, czyli na jakichś akwenach typu jeziora można też organizować takie zawody. Ale jak już jest takie zafalowanie, to robi się niebezpiecznie. Nie tyle niebezpiecznie, co jakby poprzeczka. Poprzeczka idzie do góry. Częściej się jest w wodzie, tak? Tak, aczkolwiek też nie powiedziane, że w tej wodzie się ląduje. Ja akurat w zeszłym roku miałem okazję startować w takich zawodach amatorskich organizowanych przez jedną firmę z Poznania właśnie, która produkuje deski. I tam akurat spływaliśmy rzeką Piaśnicą, o ile dobrze pamiętam, do Bałtyku. I, że tak powiem, w ramach tego samego wyzwania jeszcze po Bałtyku mieliśmy trasę. Czyli było połączenie i rzeki, i morza. I nie ukrywam, akurat dzięki falom mi się udało zdobyć trzecie miejsce, bo gość, który był przede mną, spadł do wody na fali, nie był wystarczająco ostrożny. To znaczy, on przegrał, a nie ty wygrałeś, tak? No, można tak powiedzieć. Dobra, normalnie powiedz im, co teraz? Sezon już zakończony? Chyba jeszcze nie, bo to... Dla mnie tak. Jeszcze Mistrzostwa Polski Seniorów są, ale ja nie startuję, bo to jest dopiero we wrześniu. Musiałem po prostu miesiąc trenować, a nie ma takiej potrzeby i po prostu mam teraz wakacje do września. Mam takie pytanie, też zasadniczo jedno pytanie dla was to samo. Ja z tego, co się zorientowałem, ty nie miałeś w ogóle być kajakarzem, kanadyjkarzem. Zdaje się, że największą fanką twoją jest mama, a jak przyszedł trener i zapytał, czy chcesz być mistrzem świata, to powiedziałeś, że nie. No nie. Nie chciałem, nie miałem pojęcia, co to nawet za sport jest. Jeszcze nie widziałem tego nigdy i tak dalej. Tata nie opowiadał, bo mój tata też trenował. Nigdy mi o tym nie opowiadał i z dnia na dzień po prostu trener przyjechał do domu, się spytał. Powiedziałem, że nie, to powiedział, że od jutra na treningi. No i tak i zacząłeś, i tak się zaczęło. I tata mnie wozi. Tutaj Krzysztof już jest, który? Trzeci mówiłeś, czy drugi w zawodach? Wtedy akurat byłem trzeci. Trzeci, wtedy no, ale to też myślisz, roku, no? Że poświęcisz się temu bardziej niż informatyce? Docelowo nie ukrywam, chciałbym. Chciałbym zrezygnować, że tak powiem, z tej części informatycznej i zająć się właśnie obcowaniem z naturą, z klientami, że tak powiem, ze sportem. Aczkolwiek, jeśli chodzi o moją skromną osobę, to raczej zawodowo się nie będę zajmował supami. W sensie ja nie mam zamiaru, że tak powiem, tutaj zasilać szeregów seniorów czy weteranów, jeśli chodzi o takie sporty. Aczkolwiek nie ukrywam, mam taką chęć, takie marzenie, żeby otworzyć klub sportowy i zajmować się tym już tak, żeby przekazywać tą swoją wiedzę, no i kształcić, że tak powiem, adeptów supowania, bo z tego, co słyszałem, niebawem na Olimpiadzie najprawdopodobniej mają się pojawić supy. No to jestem ciekawy, jak to będzie się rozwijało. Panowie, a zatem wszystkiego dobrego. Dziękuję za to, że byliście u nas w studiu, a my, proszę państwa, troszeczkę podkręcimy tempo.